24 pytania do pana Zbigniewa, Gryglasa z porozumienia. Dzień dobry. Witam pana, witam serdecznie państwa oraz pana Marcina Chorały, Sprawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie biorę dzisiejsze gazety i tak. W SuperEkspresie, prezes Kaczyński, dwie twarze prezesa. W fakcie wyrwali miliony a zębów dzieciom nie leczą. W dzienniku gazecie prawnej, pracownik na wyłączność, gazeta wyborcza, sztorm Wpis, Rzeczpospolita, pracownicy ze wschodu tylko na papierze, nasz dziennik, Talenty dla Ojczyzny i tylko gazeta Polska, Patrioty w obronie Polski. Co takiego się stało, że o patriotach na Okładce pisze tylko jedna gazeta dzisiaj? Pan Zbigniew Grygos. no To rzeczywiście chyba dla nas wszystkich zaskakujące, bo mieliśmy do czynienia wczoraj z takim przełomowym wydarzeniem. Mamy do czynienia z, z sytuacją, w której no, za, za kilka lat, bo realizacja tego kontraktu potrwa, ale Polska będzie jednym z bezpieczniejszych krajów. Dołączymy do tej elity państw, które będą posiadały ten najlepszy, najskuteczniejszy dzisiaj na świecie system, system obronny. No ja twierdzę, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od nas samych, bo kluczem do powodzenia pełnego powodzenia tego kontraktu jest ten, ta część offsetowa, czyli ta część, która zapewni. Polonizację tego, tego uzbrojenia. Musimy dążyć do tego, żeby jak najwięcej elementów tego uzbrojenia było produkowanych w naszym kraju, by nasz przemysł obronny stał się jak najbardziej nowoczesny, innowacyjny, bo tylko wtedy zapewnimy naszemu Rozumiem. państwu no, taką pełną, pełną, pe, pełną obronność. To pytanie do pana Chorały: co takiego się dzieje w kraju, że gazety w ogóle nie piszą o Patriotach, a piszą o nagrodach, piszą o jakichś fundacjach narodowych i innych rzeczach? No to okładkach. trochę jest akurat pytanie nie do mnie, bo ja nie jestem redaktorem, a już tym bardziej naczelnym gazet i niestety tak jest w współczesnej demokracji i siecie medialnym, że jednak no, pogoń za sensacją powoduje, że czasem z bardzo mało znaczących obiektywnie rzecz biorąc rzeczy robi się wielkie sensacje, a wśród natłoku takich spraw giną... Sprawy naprawdę ważne, takie jak chociażby właśnie zakup pierwszych baterii patriotów. No to sprawa absolutnie kluczowa dla bytu państwa w ogóle. No tymczasem, jak pan słusznie zauważył, znika może trochę przykryta takimi bieżącymi. Sensacyjkami, o tak to nazwijmy. Dobrze, to w takim razie kolejna sensacyjka. Wczoraj przez całą Polskę przeszło w sondażu dla TVN-u, że Prawo i Sprawiedliwość straciło 12 punktów procentowych. Ja osobiście nie wierzę, że nagle 12 punktów procentowych tylu ludzi się zawinęło i poszło. Ale w innych sondażach widać, że pewne tąpnięcie i tamte spadki kilkuprocentowe dla PiSu i generalnie dla obozu Zjednoczonej Prawicy jednak są. Jak to tłumaczyć, pan Gryglaza. No rzeczywiście, trudno, trudno uwierzyć tak wielki spadek, choć jakaś, jakaś tendencja jest tu, jest tu widoczna. Ja myślę, że to no, w pewnym w sposób naturalne. No, to tak jak w ekonomii mamy do czynienia z takimi falowaniami koniunktury, tak, tak trochę tutaj, ale ja myślę, że to, to tylko taka, taki, taka krótka przerwa, takie taki krótkie zebranie sił są nowe projekty. No jest ten gigantyczny projekt, o którym rozmawialiśmy wczoraj, który został podpisany wczoraj. Jest, jest dużo nowych, nowych projektów, które zapewnią Polaków, że rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy dzisiaj czyni nasze państwo sprawnym, efektywnym, działającym, no a nie takim, które istniało tylko teoretycznie. Dobrze, to w takim razie przeczytałem panom fragment komentarza Wiktora Świetlika, dyrektora Radiowej Trójki, który pisze o to coś takiego. Wyniki wyborów parlamentarnych Anno Domini 2019 nie zależą od sondaży. Myślę, że w niewielkim stopniu zależą też od opozycji. Zależą przede wszystkim od tego, czy politycy PiS będą w stanie zapewnić Polakom spokój i dobrobyt oraz unikać ideologicznych sporów, a także bezsensownych wojen dyplomatycznych. Czy zrozumieją, że wojnę żydowską zostawić lepiej rzymskiemu historykowi Flawiuszowi, który napisał dzieło pod tym tytułem. Pan Marcin Chorała. No, to oczywiście jest dużo prawdy w tym, co pisze pan redaktor Świetlikos. Nie do końca też, bo jeżeli, tak jak mówiliśmy o tej naturze współczesnych mediów i polityki, to też czasem taki ostry spór emocjonujący wyborców, pozwalający się określić i no, zachęcający, że tak powiem, motywujący do aktywności politycznej, bywa, że politykom pomaga, a nie przeszkodzi. To dość spojrzeć na nie, wiem, czy na przykład prezydent Trump jest takim spokojnym, wyważonym politykiem, zajmującym się wyłącznie ważnymi sprawami, unikającymi zbędnych konfliktów i tak dalej. No powiedziałem że jest wręcz odwrotnie, a wygrał wybory. Więc to nie do końca tak, choć w znacznej mierze tak. Nie da się ukryć, że te głębokie trendy tego, jak ludziom się żyje, jak postrzegają swoją własną rzeczywistość, no powinny, miejmy nadzieję, że świat jeszcze nie zwariował i to powinno być dla ludzi na dłuższą metę ważniejsze niż na przykład o czym się mówi w Gazetach przez ostatnie parę dni. Te parę dni było dla prawa i sprawiedliwości pewnie niekorzystne. No dominowały takie tematy, które nam nie sprzyjają, więc to się w sondażach odbiło. Mam nadzieję, że tak jak mówię, w dłuższej perspektywie ludzie jednak wrócą do dostrzegania tych takich głębokich trendów. No, wszystkie dane wskazują, że generalnie rzecz biorąc Polakom się żyje znacznie lepiej niż jeszcze dwa lata temu. Nie wszystkim, nie tak bardzo, jak byśmy chcieli. Oczywiście, no są duże grupy społeczne, które jeszcze czekają na taką wyraźną poprawę, ale trend jest jednoznaczny, również w dziedzinie bezpieczeństwa chociażby i w wielu innych sprawach naprawdę ważnych. Ja mam nadzieję i wierzę, że właśnie no, to docenią wyborcy, kiedy przyjdzie czas wyborów. Ja panu przyznaję rację, tak faktycznie większość Polaków żyje się zdecydowanie lepiej. Tak, to jest prawda. Ale z drugiej strony, czytam, znowuż odniosę się do tego, co w dzisiejszej prasie. Janna Kopcińska, rzeczniczka rządu, mówi, że za premiera Morawieckiego żadnych nagród nie będzie. Wiadomo dlaczego. A z drugiej strony pani premier, była premier Beata Szydło, mówi w Sejmie, że nam się te nagrody należały. Rwaliście sobie włosy z głowy, kiedy to słyszeliście, pan Greglas? Panie redaktorze, no wszystkie nagrody. Nagrody zawsze budzą kontrowersje, czy budzą emocje. W jakiejkolwiek organizacji one nie są przyznawane. Gdyby były przyznawane Ale w Polskim to Radiu, to to, to to budzą emocje. To jest naturalne. Ale rzeczywiście no, głównym takim elementem, który jest, podlega ocenie jest zawsze efektywność działalności, dokonania. No i tutaj trzeba powiedzieć, że, że ten gabinet, który no, został nagrodzony, no, ma na swoim w koncie bardzo wiele bardzo wiele osiągnięć doprowadził do skutecznych, skutecznej realizacji kilku programów społecznych no, wreszcie rzeczywiście uczynił uczynił Polskę takim państwem dużo bardziej sprawnym także efekty efekty finansowe budżetowe były widoczne gołym okiem więc no, to nie jest tak, że że tutaj te nagrody jakoś tam abstrahowały od rzeczywistości. No, no Ja przypomnę, że my w poprzednich okresach mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że był realizowany choćby projekt elektrowni atomowej, która nie istnieje nawet na papierze, nawet nie został wykonany przetarg na, na wykonawcę czy wybór technologii. No, nic nie zostało zrobione, a 200 milionów z budżetu państwa wyciekło. Bo, jeżeli mogę jeszcze jedno słowo, bo w demokracji generalnie jest tak, że jeżeli coś ludziom się nie podoba... To jeżeli się bardzo nie podoba, to już od pewnego momentu istota sprawy staje się nieważna, bo prawda rzecz można określić jako jakiś błąd no, tak czy niepowodzenie. Działa. Jeżeli jest taka ocena, ale jednak nie można od istoty sprawy abstrahować. Jest to też trochę tak, że ewidentnie wszyscy wydają się jakby dawać pisowi, jakby oczekiwać odpisu, standardów nieporównanie większych niż od innych formacji. No, to naprawdę patrząc na istotę sprawy, no trudno zaakceptować takie podejście, że to, że na przykład zarządów platformy Mafia Watoska kradła 20-30 miliardów złotych tych rocznie i sama platforma mówi, że miała projekty, jak to zrobić, bo to rzekomo myje wprowadzamy teraz w życie, ale tego nie zrobiła, to to właściwie jest rzecz oczywista, powszechnie przyjęta i nikogo nie bulwersuje, a to, że minister dostał 3 czy 4 czy 5 tysięcy nagrody miesięcznie, bo to się tak robi, żeby to sumować rocznie, ubrudtawiać, żeby to jak największa kwota wyszła. Uczciwie, zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami, które to nie PiS wprowadzał, to to jest jakby standard ale panie poszcie, większy i to przekrywający. Kiedy przykrywający, dochodzi się do władzy pod hasłami sprawy. odnowy moralnej, kiedy dochodzi się do władzy pod hasłami skończenia z arogancją i butą władzy, to od was wtedy wymaga się po prostu więcej, a wam wolno mniej. To, to prawda, ale my też nie, nie porównujemy się absolutnie z platformą. No jest istotowa różnica pomiędzy być może nieco zbyt wysokim, legalnym, zgodnym z prawem wynagrodzeniem, za pracę. A yy, łapówkarstwem, złodziejstwem, mafią reprywatyzacyjną, mafią vat i tak dalej. No więc nie możemy tak zupełnie od tej istoty sprawy rozpocząć. No, uwaga, uwaga, tutaj. drodzy Państwo, przerywamy nasz program, nadajemy informację specjalną. Były szef służby celnej i wiceminister finansów w rządzie Platformy i PSL Jacek Kapisa został zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Białymstoku. Sprawa ma związek z aferą hazardową. Informację o zatrzymaniu polityka przekazał za pośrednictwem portalu społecznościowego Cezary Gmys. Według dziennikarza do zatrzymania. Doszło dziś kilka minut po godzinie siódmej. Dziennikarz podaje, że informacje o zatrzymaniu kapisy potwierdził wiadomością TVP. E, Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sensacja. Pan Gryglas. No nie, to, to mnie nie zaskakuje. To jest jakiś proces rozliczania tych afer, z którymi mieliśmy do czynienia. Ja często o tym mówiłem podczas słynnych nagrań w jednej z warszawskich restauracji słyszeliśmy wiele informacji bulwersujących społeczeństwo, natomiast wtedy rządzący skupiali się wyłącznie na ściganiu tych, którzy mieli nielegalnie podsłuchiwać, natomiast nie były analizowane treści rozmów polityków, a one wskazywały na to, że tak. Taki proceder przestępczy no, był niemalże powszechny wśród rządzących i, i to bardzo naganne. No, dzisiaj mamy wreszcie rozliczanie tych, tych afer, tych osób, które działały niezgodnie z prawem, które mogły działać przeciwko państwu polskiemu. Komentarz Marcina Chorały. Tak dokładnie jest, i to właśnie buduje ten kontrast i ten wyższy standard pomiędzy rządami, że teraz złodzieje generalnie są ścigani wsadzani i jeszcze ludzie mówią, że za wolno zazwyczaj na spotkaniach, jak się spotykamy, czemu i czemu tak mało i czemu tak wolno. No oczywiście wymiar sprawiedliwości ma swoje zasady winę trzeba najpierw uprawdopodobnić, żeby postawić zarzuty, a potem udowodnić przed sądem. Pan minister kapica, już tak tutaj no, nie mam wiedzy co do materiału dowodowego w tej akurat sprawie, natomiast ogólnie bardzo taką z mojej perspektywy postacią tamtych rządów już tak oceniając politycznie i merytorycznie jego działalność również szkodzenie przedsiębiorcom na różny sposób chaos w administracji skarbowej i w służbach skarbowych no jeżeli do tego dochodzi działalność przestępcza mamy do tego poważne uprawdopodobnie, uprawdopodobnienie tej tezy. No to cóż, no ale na szczęście te czasy, kiedy takie przestępstwa były bezkarne, się skończyły i w różnych, w różnych aferach idących w dziesiątki, setki milionów, a nieraz i miliardy są stawiane zarzuty, są tymczasowe aresztowania i myślę, że koniec końców będą wyroki. Jacek Kapica, ciemną postacią rządu Platformy Obywatelskiej, mówi poseł Chorała, ale wracamy jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości. Na chwilę niedawno odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z klubem parlamentarnym. Czy to prawda, że pan prezes wylewał wyle Wody na parlamentarzystów i mówił, że nie macie wcale wygranych wyborów następnych w kieszeni. Pan Greglas? Yy, padły. Podobne słowa, może nie do, dokładnie, ale, ale rzeczywiście takie ostrzeżenie. No ja myślę, że my politycy zawsze powinniśmy sobie powtarzać właściwie każdego dnia, że nie mamy o to jakiejś, jakiegoś monopolu na, 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 na prawdę, na to, że nasz głos zostanie dosłyszany, że zostanie przyjęty. Musimy cały czas się starać i ciężko pracować. Nikt nam nie za nie, 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 nikt nas skutecznie nie zapewni o tym, że kolejne wybory na pewno będą wygrane. Trzeba ciężko realizować ten program, tą strategię, którą ma się przyjętą. To dotyczy każdej organizacji, także, także jest właściwe dla polityki. Co jeszcze mówi prezes Kaczyński? Pan Marcin Chorała. To, co jest dosyć oczywiste, że no, trzeba się te cały czas mobilizować, nie można spoczywać na laurach i bardzo słusznie. Tak jak nie popadamy tutaj w jakąś rozpacz, dlatego że kilka ostatnich sondaży poszło może nieco gorzej, tak też nie popadaliśmy w euforię, kiedy te sondaże wcześniej wychodziły z niepomicie. O, znakomicie. popadaliście trochę, popadaliście. ktoś tak, po, tak popadał? Ja na przykład nie popadałem i prezes Kaczyński z tego, co mi wiadomo, też nie popadał, więc bez przesady. Tak się składa, że mamy teraz najbliższe wybory, to są wybory samorządowe samorządowe, które skądinąd zawsze były dla PiSu trudne. No mamy taką konstrukcję elektoratu, bo na przykład wielu to hasło, kto wygrał wybory samorządowe, ocenia przez pryzmat zwycięstwa kandydatów na prezydentów w kilku największych miast. A tak się składa, że strukturę elektoratu pis jest taka, że on jest jednak bardziej w mniejszych ośrodkach na wsi. Akurat w dużych miastach mamy stosunkowo słabsze poparcie, więc będzie nam ciężej w nich wygrać. No i tu może się pojawić taka narracja, że oto jakaś jest klęska, porażka. Więc to są wybory szczególnie trudne dla nas. Szczególnie nawet musimy się na nie zmobilizować, przygotować i tym się też zajmujemy. Jak również przede wszystkim, po pierwsze, no dobrym rządzeniem państwem i wprowadzaniem kolejnych dobrych zmian takich jak chociażby właśnie reforma nauki, którą minister Gowin przygotował i po różnych konsultacjach jest jej, mamy jej ostateczną wersję, która będzie wspólnym projektem obozu Zjednoczonej Prawicy. O reformie nauki jeszcze za chwilę, ale wykorzystując obecność w studiu pana Gryglasa i pan mówił, pan Chorała mówił o wyborach samorządowych, że się przygotowuje, czy, czy pan Gryglas stanie do szrank, szranki wyborcze w Warszawie? Ja jestem jedną z osób, która jest sądowana. Tych osób jest kilka. Sądowana jako potencjalny kandydat. Ja jestem człowiekiem spełnionym, ale stawiam się do dyspozycji, jeżeli taka byłaby decyzja władz. Koalicyjnych, to, to nie unikam, nie uchylam się od, od udziału w takim, w takim wyścigu. Choć no, rzeczywiście, tak jak powiedział kolega, to nie, będzie, to, nie będzie łatwy, łatwy, to nie będą łatwe wybory dla kandydata zjednoczonej prawicy, ale myślę, że prezentując bardzo dobry program, prezentując program taki, na który wasze czekają, bo jakkolwiek miasto się rozwija, ale rozwija się w sposób niedostateczny. Nie taki, w jakim powinno się rozwijać. Prezentując taki śmiały, odważny program, można te wybory wygrać. I wierzę, że kandydat Zjednoczonej Prawicy wygra wybory w Warszawie. I to będzie tak, taki spektakularny sukces, który spowoduje, że no, cała partia osiągnie sukces to... w, także w wielu innych miejscowościach Polski. To kto byłby najlepszym kandydatem Zjednoczonej Prawicy w Warszawie? Patryk, jaki Zbigniew? może Michał Dworczyk, pytanie do pana Chorały. Uchylam się od odpowiedzi. Aha. Oczywiście pan doskonale redaktor wie, że nie mogę innej odpowiedzi udzielić. Naszego kandydata przedstawimy prawdopodobnie no, w, to jeszcze wiosną, w kwietniu. Teraz mamy święta Bożego Narodzenia, potem Wielkanoc. w Jezu. Przepraszam. 7.30. Tak, faktycznie. Doskonale tak. pana rozumiem. Natomiast, no, później rocznica katastrofy smoleńskiej, później no, konwencja, która rozpocznie, rozpocznie już tak oficjalnie te takie przygotowania do wyborów, skład których wchodzić będzie przekazywanie informacji na temat kolejnych kandydatów w kolejnych miastach. W sposób oczywisty Warszawa jest tu najważniejsza. Więc ja sam mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu to kandydata już poznamy i będziemy razem na niego pracować. Zmieniamy temat. Drodzy panowie, mój syn jest studentem pierwszego roku Uniwersytetu Warszawskiego, a panowie zmieniać teraz polską naukę, konstrukcję dla nauki. Co na tym zyska mój syn i nasze polskie dzieci i młodzież? No chcemy, żeby nasze studia by w, w, w Polsce były przede wszystkim takimi studiami aplikacyjnymi, by Pana, syn i nasze dzieci także w przyszłości studiowały na uczelniach, które są uczelniami renomowanymi, takimi, które w tych rankingach światowych wejdą nieco wyżej, bo dzisiaj gdzieś tam znajdują się na, na pozycji około 400 no, czy, w czy, ogonie, czy 500. W zupełnym, w zupełnym ogonie. Więc my musimy po poprawić to nasze szkolnictwo tak żeby rzeczywiście taki, taki student no, był rozchwytywany przez pracodawców i o to w tym w tym chodzi Ten, ta reforma to taki wstrząs na uczelniach ale wstrząs pozytywny i on jest potrzebny naszym uczelniom ja przypomnę że to jest element większej całości to jest element programu premiera morawieckiego strategii odpowiedzialnego rozwoju programu który ma doprowadzić do takiego, takiej jakościowej zmiany polskiej gospodarki. Byśmy nie byli tą gospodarką odtwórczą, tylko taką, która rzeczywiście kreuje, tworzy nowe technologie. Na wstępie mówiliśmy o tym, o tym kontrakcie zbrojeniowym. To jest też taki impuls, który ma wznieść na wyższy poziom naszą, naszą gospodarkę. Więc oczywiście uczelnie są w, tym, w tej całej układance bardzo, bardzo istotne. Otrzymają większe pieniądze, większą autonomię, Młodzi naukowcy będą mogli e, e, szybciej piąć się do góry, no, znikną te bariery. My wierzymy, że, że także zatrzymamy ten drenaż mózgów e, takich utalentowanych naukowców z Polski, bo to ma miejsce dzisiaj i to i to jest to e, poważny problem. Powodzenia i ostatnie pytanie w dzisiejszej rozmowie, bo nasz czas zbliża się nieubłaganie do końca. Mówił pan o programie premiera Morawieckiego, więc pytanie do pana premiera, do pana posła Chorały. Bardzo mi miło, ale ja niestety Ja rano tak. musiałem muszę, wstać. Muszę zdementować. O czwartek musiałem wstać. E, a co z programem premiera Morawieckiego? Mieszkanie plus. Ten program jest teraz modyfikowany, tak, żeby dostał nowej, nowej dynamiki. On już trwa, jest realizowany. Ja sam niedawno. Ta dynamika była nie, nie, nie halo, że tak powiem. Znaczy, Użytkowo. dobrze, dużo się działo. Mamy kilka tysięcy mieszkań w budowie kilkanaście tysięcy w inwestycjach w przygotowaniu, ale chcielibyśmy zdecydowanie więcej. To oczywiście ja sam niedawno byłem na uczciwości zawieszenia wiechy na budynku w Gdyni w ramach Mieszkanie Plus powstającego, pierwszego z sześciu, które tam się budują. Ale ten, no, żeby był to przełom na rynku mieszkań w Polsce to potrzebne jest zdecydowanie więcej, stąd. Zarówno nadanie większej rangi Rada Mieszkalnictwa przy premierze teraz jest takim komitetem sterującym tego projektu, jak i pewne zmiany też legislacyjne, które są przygotowywane i będą stopniowo wchodzić, żeby tych mieszkań już było dziesiątki tysięcy, a, a, a z czasem ponad sto tysięcy, a nie kilkanaście tysięcy. Dziękuję panowie. Drodzy państwo, specjalnie dla was bladym świtem zerwali się, by opowiedzieć o swoich planach w polskim Radio 24 Zbigniew Grygla z porozumienia. Dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję Oraz państwu. Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo i wesołych świąt Wielkiej Nocy. Rzeczki wesołych wielka. świąt dziękujemy serdecznie. Wielkiej Nocy właśnie. Dziękujemy bardzo panowie. Drodzy Państwo, krótka przerwa i serwis informacyjny.